Siostry i bracia, gdy naród izraelski wychodził z Egiptu w drodze do ziemi obiecanej, zaczął szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Powodem były trudy, znoje codziennego dnia, niedostatki. Szemrali, mówiąc tak, abyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Można się oburzać i gorszyć tym, że Izraelici na jednej szali kładą swój pełny żołądek, garnek pełen mięsa, chleb, a na drugiej szali kładą swoją wolność i w tym pojedynku wygrywa pełny żołądek. Wygrywają garnek pełne mięsa. Możemy powiedzieć, co za małopuszność, ale nie zatrzymujmy się nad tym, sięgnijmy głębiej, bo jest głębszy problem Izraelitów. Głębszy od ich małoduszności. To były ich kłopoty z pamięcią. W ogóle kłopoty z ich myśleniem. Bo to Izraelici tęsknią za garnkami z mięsem, a tymczasem żadnych takich garnków w Egipcie nie było. Egipt dla Izraelitów to był dom niewoli. Do tej pory my modlimy się. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z
ziemi egipskiej, z domu niewoli. To była niewola. Izraelici byli niewolnikami, byli uciemiężeni, prześladowani, wyzyskiwani, byli bici, byli obywatelami drugiej czy trzeciej kategorii. Wreszcie byli eksterminowani. Każde narodzone dziecko płci męskiej miało zostać zabite, wyrzucane do Nilu. Tam nie było żadnych garnków pełnych mięsa. Egipt dla Izraelitów to było po prostu piekło. I teraz ci, którzy to piekło sami przeżyli i powinni pamiętać, jednak nie pamiętają, tęsknią za Egiptem. Oczywiście nie tęsknią za cierpieniem, nikt nie tęskni, ale mają taki jakiś defekt mózgu, że widzą Egipt jako raj. A skoro raj, to chcą tam wrócić. Zostawmy Izraelitów, zostawmy Egipt, ale pozostańmy przy tym defekcie mózgu, bo to jest problem taki, myślę, uniwersalny. On może dotknąć wszystkich nas. I rzeczywiście dotyka w różnym stopniu różnych ludzi. Możemy popatrzeć choćby na naszą polską historię. Możemy spotkać ludzi, którzy święcie wierzą, że przed laty, dawno, kiedy było dobrze, uliczne saturatory to serwowały szampana. Zomowcy to przeprowadzali staruszki na pasach. I w ogóle ten kraj to była taka kraina mlekiem i miodem płynąca. To też jest problem z pamięcią i problem z myśleniem. Ale zostawmy to. Zostawmy tę naszą historię i zobaczmy, że te problemy z myśleniem, problemy z pamięcią, to jest jeden z największych problemów we właściwym przeżywaniu wiary. I na tym się skoncentrujemy. Jezus powiedział, zapisane jest to w Ewangelii według świętego Jana, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Widzimy zatem, że dotarcie do prawdy, poznania, właściwe zrozumienie jest jednocześnie naszym wyzwoleniem, naszym ratunkiem i zbawieniem. Jeszcze łatwiej nam to pojąć i zrozumieć, gdy przypomnimy sobie, że Jezus sam siebie nazywa prawdą. Też w Ewangelii świętego Jana mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I wie o tym też diabeł. Diabeł wie, że Jezus jest prawdą. Dlatego jego strategia, jego sposób działania polega na tym, by zniszczyć prawdę, by zabrać człowiekowi prawdę, by żył w kłamstwie, by żył w ciemnocie. Diabeł wie, że zabierając prawdę, ma człowieka w swoim ręku. I ten człowiek w tym ręku będzie zabaweczką. Posłuchajmy, jak Jezus w mocnych słowach zwraca się do swoich współczesnych, mających defekt mózgu, problemy z prawdą. Zobaczmy też, jak w tym fragmencie nazywany jest diabeł i szatan. Jezus mówi tak. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on, czyli szatan, zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Widzimy więc, jak od myślenia wiele zależy. Jakie to jest fundamentalne? Masz dobre myślenie. Poznanie Boga. Jesteś tym, który ma życie. I odwrotnie, przyjmujesz kłamstwo, jesteś w ręku diabła. Jesteś w tym ręku zabaweczką, z którą on robi, co chce. A bycie w ręku diabła to oznacza śmierć. Dlatego nawrócenie, siostry i bracia, to nie jest zewnętrzna poprawa życia. Ale nawrócenie
Prawdziwe to zmiana myślenia. Greckie słowo oznaczające nawrócenie, metanoite, oznacza dokładnie zmianę myślenia. To jest słowo, które składa się z dwóch słów. Jak przetłumaczymy je na polski, to przetłumaczymy właśnie tak. Zmiana myślenia to jest nawrócenie. Jakieś zwrotnice się przestawiają w mózgu. I to jest nawrócenie. Można powiedzieć też tak, że nawrócenie polega na naprawie owego defektu mózgu. Człowiek zaczyna myśleć, poznawać, spotyka prawdę i wtedy zmienia się prawdziwie od wewnątrz jego życia. Zobaczcie, bracia i siostry, jak to jest ważne, by rzecz nazwać po imieniu. By zgodnie z prawdą opisać rzeczywistość. By zło nazywać złem, a dobro dobrem, a nie odwrotnie. By zobaczyć swój grzech w całej prawdzie, czyli nie lekceważyć tego grzechu. Nie mówić, że to nic. I poznać konsekwencje grzechu. Nasze potępienie. By rozpoznać w Jezusie ratunek i zbawienie dla siebie, a nie jakąś historyjkę z przeszłości. By pojąć, czym jest Kościół. By pojąć i zrozumieć, poznać wreszcie, czym jest wiara. I powiem teraz mocno. Bracie i siostro, mocno z miłością. Jeśli nie będziesz wytrwale szukał prawdy, jeśli nie będziesz się modlił, jeśli nie będziesz miał w ręku Biblii, jeśli nie będziesz błagał Boga codziennie o światło Ducha Świętego, jeśli nie zmienisz swego myślenia, to pozostaniesz w kłamstwie, w ciemności, u łudzie. Nieprawdzie. Czyli będziesz w ręku diabła. Jeśli swoje myślenie będziesz kształtował i ćwiczył przez głupie gazety, przez jeszcze głupsze seriale, przyjrzyjcie się, czego one często uczą. Jeśli bezkrytycznie będziesz przyjmował wszystko to, co do ciebie mówią, jeśli uwierzysz w każdą reklamę, którą obejrzysz, jeśli nie zaczniesz samodzielnie myśleć, oceniać, poznawać, rozeznawać, to pozostaniesz w ręku diabła. I raz jeszcze, bycie w ręku diabła to śmierć. A ja nie chcę, byś umierał. A umiera wielu. Na moich oczach. Nie chcę, byś umierał i nie musisz umierać. Obyś szukał prawdy. Obyś prawdę znalazł. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mamy do wyboru albo iść do ziemi obiecanej, albo tęsknić za garnkami pełnymi mięs, których zresztą nigdy nie było. Jeszcze raz. Amen.